W zeszłym roku miałeś ogromnego pecha, złamana ręka, w finale nie spotkałeś się wtedy z Dawidem Kasperskim. Żałujesz bardzo tego pojedynku? Tak, żałuję. Po pierwsze, że kontuzja, która eliminuje mnie z dalszych przygotowań w zeszłym roku. Ale jestem wojownikiem, tak? Złamałem rękę w drugiej rundzie, była podstawa kciuka. Chciałem walkę dokończyć, dokończyłem walkę, wygrałem tę walkę, ale niestety musiałem oddać finał z powodu właśnie tej feralnej kontuzji, gdzie później no, okres przygotowań na następne imprezy trochę się wydłużył, bo jednak 5 tygodni w gipsie plus rehabilitacja, trochę mi to czas zajęło do powrotu do normalnego treningu. Złamanie było wynikiem jakiegoś błędu technicznego podczas ciosu? Nie, po prostu uderzyłem kciukiem w czoło, prawy prosty, no i na skutek mocnego uderzenia kciuk nie wytrzymał tego uderzenia po prostu. Oprócz Dawida Kasperskiego masz jeszcze jakichś innych ciężkich rywali po drodze, z którymi musisz się bardzo liczyć? Patrząc na listę startową, to nie. Uważam, że grunt to koncentracja pełna. Umiejętności, jakie posiadam i doświadczenie, myślę, że kwalifikują mnie, żeby wyjść z Dawidem w finale, bo liczę na to, chcę tego i chcę dowieść, że kto jest numerem jeden w Polsce w wadze 86. Kariera Dawida w tym ostatnim roku bardzo się rozwinęła. Liczę, że jak wygrasz, to jakby zamienicie się miejscami i ty będziesz dostał te intratne propozycje zawodowe? Powiem tak. Może nie, że nie liczę, tylko wychodzę z założenia, że ja mam do zaoferowania coś innego niż on, tak? Jesteśmy sportowcami, rywalizujemy ze sobą. To jest walka czysto sportowa, tak? Nie mamy jakichś nieporozumień. Poza ringiem jesteśmy dobrymi kolegami. Także wychodzę z założenia, że po prostu sport pokaże, tak? Kto będzie lepszy, to jedna sprawa. A dwa, no nie wiem, nie mam jakichś, że tak powiem, założę, że będzie tak czy inaczej, tak? Czy pojadę na Mistrzostwa Europy, czy nie. Po prostu chcę wyjść do walki, chcę zawalczyć jak najlepiej umiem i to wszystko na dzień dzisiejszy. A co będzie dalej, to się okaże po prostu. Zadowolony jesteś ze swoich przygotowań? Odbudowałeś się już całkowicie po tej kontuzji kciuka? Tak, jestem zadowolony z przygotowań. Mieliśmy kilka startów kontrolnych. Trochę było różnie. No wiadomo, start kontrolny ma na tym polegać, że sprawdzić formę zawodnika przed docelowym turniejem, który są Mistrzostwa Polski. Ale mentalnie jestem bardzo dobrze nastawiony na ten turniej. Chcę tego, dążyłem z determinacją do tych Mistrzostw Polski i chcę się pokazać z jak najlepszej strony, chcę to zwyciężyć. Powiedz mi, jesteś na takim etapie kariery, że możesz się skupić całkowicie na sporcie, czy musisz to jeszcze łączyć z pracą zawodową? No już. Powiem tak, niektórzy nazywają mnie weteranem, coś z tym się nie zgodzę. Mam w tym roku kończę 33 lata, ale za mną przemawiają doświadczenia, tak? Ja już mam ponad 200 walk stoczonych. Mam dużo osiągnięć na swoim koncie. Także no, czas pokaże, tak? No właśnie. Jeszcze wybiegając w przyszłość, powiedz, jakie masz jeszcze inne cele sportowe w tym roku po tych mistrzostwach? Znaczy może nie na ten rok, ale na przyszły rok chciałem zdobyć Mistrzostwo Świata, bo właśnie główny cel, główne moje założenie od kilku lat jest to właśnie, że chcę osiągnąć Mistrzostwo Świata. Nie udało mi się, nie udało się, może inaczej to ujmę. Jestem bardzo zadowolony, że wszedłem do finału Mistrzostw Świata w 2011 roku, zdobyłem wicemistrzostwo świata. Liczyłem, że za dwa lata znowu będę w Brazylii, czyli w 2013. Niestety, raz, że kontuzja, dwa, polityka w związku, nie mogę pojechać na te zawody, ale główny taki właśnie cel mój na tą chwilę są Mistrzostwa Świata w Pekinie, gdzie chcę zdobyć złoty medal. Tego Ci życzymy, dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo.